Mamy takie zadanie. 3 razy x do potęgi a razy b pomnożone przez x do potęgi czwartej ma dawać w wyniku minus 24 razy x do potęgi szóstej. No i mam dla Ciebie teraz takie zadanie. Naciśnij pauzę, wstrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj znaleźć takie wartości parametrów a i b, żeby to równanie było spełnione. No dobra, no to jak ja bym to zrobił? No zrobię tutaj powoli wszystkie kroki. I najpierw zacznę od opuszczenia tych nawiasów, no bo to mam po prostu iloczyn, czyli mogę napisać, że to jest 3x x do a pomnożone przez b razy x do czwartej. No i mam po prostu iloczyn czterech czynników. Mnożenie jest przemienne, więc po prostu mogę na przykład teraz zmienić tutaj kolejność. No i to właśnie zrobię. Napiszę, że to jest 3 razy b, a potem napiszę, że to jest x do potęgi a pomnożone jeszcze przez x do potęgi czwartej. Nic się nie stało, tylko zmieniłem kolejność. A zrobiłem to po to, żeby teraz powiedzieć, że to będzie pewna liczba, którą zaraz porównamy z tym minus 24. No to może jeszcze raz przepiszę to innym kolorem, że tutaj mamy 3b. No i teraz tutaj mamy x do a razy x do czwartej. To czemu to będzie równe? Jak mnożę takie wyrażenia potęgowe, gdzie mamy tę samą podstawę, no to wiemy, że to będzie x do wykładnika, który będzie sumą tych dwóch wykładników, czyli to będzie x do potęgi a dodać 4. Czyli to jest 3b razy x do potęgi a dodać 4. No i wiemy, że to ma być równe, bo na razie tylko lewą stronę tutaj przekształcałem, że to ma być równe minus 24x do szóstej. No to widzimy, że 3b musi być równe minus 24. No to napiszę. 3b ma być równe minus 24 i z tego wyznaczę b. No jak podzielę obie strony przez 3, to równanie pozostanie prawdziwe. Tutaj trójki się skrócą. No i dostanę rozwiązanie, że b będzie równe 24 przez 3 minus 8. Czyli takie dostaję rozwiązanie, jeżeli chodzi o parametr b. Teraz muszę porównać ten wykładnik, który tutaj mam przy x, a dodać 4 musi być równe temu wykładnikowi, który tutaj mam, czyli 6. Wtedy te wyrażenia będą takie same, czyli mogę napisać, że a dodać 4 musi być równe 6. I teraz z tego wyznaczę a, no bo widzimy, że jak odejmę 4 od obu stron, no to dostanę, że a musi być równe 2. Czyli b musi być równe minus 8, a musi być równe 2. Takie jest rozwiązanie. No mogę na koniec jeszcze tutaj sprawdzić, czy to się zgadza i wymnożyć te wyrażenia. No to sprawdźmy. 3x a ma być równe 2, czyli 3x kwadrat, mam pomnożyć przez b, czyli minus 8, razy x do potęgi czwartej. No to jak to pomnożę, no to mam 3 razy minus 8, to będzie minus 24, x do drugiej razy x do czwartej to będzie x do szóstej. To się zgadza. No i oczywiście, jak mam takie wyrażenie, no to ja nie muszę tak dokładnie rozpisywać wszystkich tych kroków tutaj. Tylko to w zasadzie mogłem rozwiązać w pamięci. Tylko chciałem pokazać, jak ja to właśnie w głowie robię. Bo normalnie ja bym tego nie pisał wszystkiego po kolei, tylko po prostu bym sobie w pamięci to rozwiązał. No bym popatrzył, aha, 3 razy b ma być równe minus 24. No to ile musi być równe b, żeby pomnożeniu przez 3 dało minus 24. No musi być równe minus 8. No a tutaj mam potem x do a razy x do czwartej, to ma wyjść x do szóstej, czyli jak a dodam do 4, to ma wyjść 6. No to co musi być równe a? A musi być równe 2, no wtedy 2 dodać 4 wyjdzie 6. Czyli w zasadzie to, co tutaj zrobiłem, to no normalnie bym wykonał po prostu w pamięci i bym powiedział, no b musi być równe minus 8, a musi być równe 2. No ale dzięki temu, że to napisałem, to myślę, że lepiej zrozumiesz, jak to można właśnie szybko w pamięci zrobić.